Dzień dobry. Chyba się ze mną zgodzicie, że sernik jest to bardzo dobre i bardzo uniwersalne ciasto, bo świetnie sprawdza się, myślę, że na każde święta, czy na Wielkanoc, czy na Boże Narodzenie, też na wszelkie rodzinne uroczystości, ale też myślę, że jest na tyle dobre, że można go zrobić nawet bez okazji. I dziś Wam właśnie pokażę, jak zrobić taki klasyczny sernik. Miękki, puszysty i co najważniejsze, powiem Wam wszystko, co zrobić, żeby nie pękał po upieczeniu. Zapraszam Was na film. Zaczynamy od składników, jak zawsze. I tutaj zanim Wam opowiem o składnikach, to powiem, że ciasto możecie zrobić ze spodem albo po prostu samo. Chociaż ja uważam, że ten spód, bo to będzie kruchy spód, jest tak smaczny i tak dobry, że warto zrobić na kruchym spodzie, a do jego przygotowania będziecie potrzebowali 100 g mąki krupczatki. Jeśli nie macie krupczatki, użyjcie zwykłej mąki tortowej pszennej, czyli typ 450. 50 g masła, jednego żółtka, 25 g cukru pudru i szczypty soli. A do przygotowania masy serowej potrzebujecie oczywiście sera. Jakiego? Przede wszystkim tłustego. Jeśli chcecie, możecie sami go zmielić i tu polecam Wam zmielić, używając najdrobniejszego sita 3 razy. Uważam, że takie wiaderko jest o wiele bardziej wygodną formą. Patrzcie tylko, żeby to był gęsty ser i tłusty. On nie może być rzadki, on ma być taki wręcz sypiący się i kruszący. Co jeszcze będzie potrzebne? 150 g drobnego cukru. To ważne, żeby to był drobny cukier, a nie gruby. Tutaj mam takie małe opakowanie 10 bądź 12-gramowe, jakie znajdziecie, cukru z prawdziwą wanilią. Możecie oczywiście pominąć dodawanie, ale myślę, że to bardzo fajnie wzbogaca smak całego sera. Podobnie z budyniem śmietankowym, który też nadaje fajnego smaku. Jest to opakowanie takie 40-gramowe, ale bez cukru. Na pół litra mleka możecie użyć również budyniu waniliowego. Jeśli nie chcecie budyniu, to będziecie potrzebowali 40 g po prostu mąki ziemniaczanej. Tu jeszcze mam 6 jajek średniej wielkości i 200 g masła. Jest to masło, jak widzicie, pokrojone w plasterki po to, aby szybciej nabrało temperatury pokojowej. No i właśnie takie składniki jak ser, masło i jajka powinny być w temperaturze pokojowej, bo wtedy jest mniejsza szansa na to, że sernik w trakcie pieczenia albo już po upieczeniu, gdy będzie trochę sobie opadał, popęka. Także wyjmijcie je wcześniej, ale nie godzinę, 2-3, a nawet 4 godziny, niech one spokojnie sobie nabiorą tej jednakowej temperatury pokojowej. No i słuchajcie, ze składników to już jest naprawdę wszystko. Jak widzicie, nie ma ich dużo. A co jeszcze będzie potrzebne? Mini malakser, jeśli chcecie szybko i łatwo przygotować ciasto kruche. Cały ser, całą masę serową przygotujecie zwykłym mikserem z takimi, myślę, najbardziej popularnymi końcówkami. Masę serową przygotujecie w dwóch dużych miskach. Ja tutaj mam jeszcze taką szpatułkę, którą się wygodnie to ciasto, tą masę serową potem przekłada. No i myślę, że najważniejsze dla wielu blacha. Blacha jest o średnicy 23 cm, wysokości 6 cm i jeden arkusz papieru do pieczenia. To wszystko. Zabieram się do pracy. Zaczynam od przygotowania ciasta kruchego. Wszystkie składniki przekładam do mini malaksera. Jeśli nie macie takiej maszynki, możecie przełożyć po prostu do miski. I ja mieszam malakserem, a Wy możecie po prostu wymieszać wygodnie dłońmi. Warto też, żeby masło wtedy było miękkie, bo łatwiej Wam będzie połączyć składniki. Kiedy składniki są połączone, przekładam je na wyłożoną papierem do pieczenia blachę i równomiernie rozprowadzam na dnie. Możecie sobie pomóc łyżką bądź zrobić to ręką, tak żeby Wam było wygodniej. Takie ciasto koniecznie należy nakłuć widelcem. Jeśli tego nie zrobicie, to w trakcie pieczenia ono się wybrzuszy i będzie takie bardzo nieładne.
No to właśnie mogliście zobaczyć, jak łatwo i szybko przygotowuje się taki spód z ciasta kruchego. A dlaczego warto go zrobić? Dlatego, że jeśli sernik ma jakikolwiek spód, to wtedy o wiele łatwiej jest go przełożyć po pokrojeniu na talerzyk albo przełożyć z blachy na jakiś ozdobny talerz. Teraz takie ciasto włożę do lodówki, żeby przez 20 minut, ponieważ jest bardzo cienkie, się schłodziło, ale jeszcze wcześniej obetnę tutaj dookoła papier. Kiedy ciasto się chłodzi, ja już mogę zabrać się za przygotowanie masy serowej. Zaczynam od podzielenia tego cukru, który mam. Tutaj jest 150 g i około połowę wsypuję do jednej miski, a drugą połowę do drugiej. Teraz oddzielam żółtka od białek i do jednej miski dodaję żółtka, do drugiej białka. I teraz w misce, w której są żółtka i cukier, no muszę zrobić taki duży kogiel-mogiel. Rozcieram je na gładką, puszystą, białą masę. Teraz dodaję partiami miękkie masło i to ważne, żeby dodawać je partiami i dobrze rozetrzeć w tych żółtkach. Kiedy całe masło już jest roztarte, dodaję cukier z wanilią, dodaję budyń i znowu miksuję. Jeśli Wasz robot nie ma takich wolnych obrotów, zróbcie to najpierw bez jego włączania, po prostu mieszając, bo jeśli włączycie mocno takiego robota, to ta cała mąka ziemniaczana z budyniu będzie Wam latać po całej kuchni. Pamiętajcie, aby podczas takiego mieszania raz na jakiś czas zbierać składniki z brzegów miski i dodawać je do środka, żeby wszystkie się równomiernie wymieszały. Kiedy już jest wszystko dobrze wymieszane, można zacząć dodawać ser. No zobaczcie teraz, jak wygląda ten ser. On jest dosyć gęsty i, tak jak Wam mówiłam, kruszący. I właśnie taki powinien być dobry ser na sernik. Włączam robota na małych obrotach i dodaję po około łyżce sera, cały czas miksując. Tutaj warto kogoś poprosić do pomocy, bo wtedy takie ucieranie sera jest o wiele łatwiejsze. Swoją drogą, nie wiem czy pamiętacie, były kiedyś takie wielkie gliniane misy, nazywały się makutrami i tam się ucierało właśnie te wszystkie masy, kremy. Co to była za przyjemność dostać potem taką makutrę i można było z niej zjeść te wszystkie resztki, których nie dało się wyjąć zwykłą łyżką. Ser już jest świetnie roztarty i ponieważ minęło już prawie 20 minut chłodzenia się w lodówce ciasta kruchego, ono może się chłodzić też dłużej, to nic nie szkodzi, dlatego rozgrzewam już piekarnik do 180 stopni, górne i dolne grzanie. A gdy piekarnik się już rozgrzeje do tych 180 stopni, wkładam spód na środkową półkę do piekarnika i piekę. Jak długo? Przez około 20 minut, to tak naprawdę zależy od Waszego piekarnika, jak on szybko upiecze to ciasto. Patrzcie po prostu na spód, czy przyrumienił się przy bokach. O, zobaczcie, po 20 minutach u mnie ten spód wygląda dokładnie tak. I teraz spód wyjmuję i odstawiam do wystudzenia. A spód, ponieważ jest bardzo cienki, bardzo szybko stygnie, więc ja już zabieram się za przygotowanie piekarnika do pieczenia sernika. Tutaj, jak widzicie, mam taką blaszkę, do której wleję wodę, która się przed chwilą zagotowała i taką blachę z gorącą wodą wstawiam do piekarnika dokładnie na samo dno, bez żadnej dodatkowej blaszki. A blachę, na której piekłam przed chwilą spód, obniżam, ale się tłukę, na drugą półkę od dołu. Piekarnik zamykam i uwaga, wyłączam górne ogrzewanie, zostawiając tylko ogrzewanie dolne i temperaturę zmniejszam do 130 stopni. A po co te wszystkie zabiegi? Woda w piekarniku spowoduje, że będzie w nim para. Jeśli będzie para, to ten wierzch sernika nie będzie taki suchy, wysuszony, w związku z tym nie będzie taki skłonny do pękania. Po co obniżyłam półkę
o jedną niżej, czyli piekę właściwie na takiej niskiej półce, po to, żeby ten sernik podgrzewał się od spodu, żeby górna grzałka znowu nie wysuszyła mi tutaj góry tego sernika. I ostatnia sprawa to jest temperatura. Zmniejszyłam temperaturę do 130 stopni, tylko 130, ale z drugiej strony jest to temperatura, przecież w 100 stopniach gotujemy, jest to temperatura, która też nam zetnie ten sernik, też spowoduje, że on się upiecze, z tym, że będzie piekł się on zdecydowanie dłużej. Natomiast na pewno się upiecze tak, że jego góra będzie piękna, równa i nie trzeba będzie jej maskować na przykład polewą czekoladową, żeby postawić na stole. No to skoro studzi mi się spód, to ja zabieram się za dokończenie masy serowej. A zostało mi już tylko przygotowanie białek do połączenia z masą serową. Jak należy je przygotować? Należy je lekko ubić i tylko lekko. One nie mogą być zbyt mocno ubite, dlatego że wtedy takie mocno ubite białka spowodują, że masa serowa będzie bardzo mocno podczas wypiekania wyrastać. Jeśli mocno wyrośnie, to potem opadnie, a jeśli opadnie, to ten sernik na wierzchu już nie będzie taki ładny, no i też jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że gdzieś tam sobie może popękać. Także jak widzicie, białka ubijam już z cukrem i ubijam je tylko do momentu, aż zgęstnieją, aż te pęcherzyki powietrza zrobią się równe, ale te białka, jak widzicie, dają się jeszcze przelewać. One nie są jeszcze całkowicie sztywne. I teraz tak ubite białka, właściwie ich połowę, przelewam do masy serowej. Wyjmuję już końcówki z miksera i ręcznie to wszystko mieszam. Potem dodaję drugą połowę białek, wszystko mieszam i ponieważ spód już wystygł, mogę tę masę serową przelewać na blachę, na spód. Jeśli byście chcieli piec bez spodu, to przelejcie do blachy wyłożonej papierem do pieczenia. Po przelaniu masy serowej należy nią troszeczkę postukać o blat, po to, aby się pozbyć nadmiaru pęcherzyków powietrza, które się tam mogły zebrać. Jeśli za mało postukacie, no to te pęcherzyki potem będą widoczne. I można piec. Pamiętajcie o tym, aby blacha była obniżona w środku, żeby był jakiś pojemnik, jakaś blacha z wodą. Wstawiam do piekarnika, tylko dolna grzałka i na tej dolnej grzałce piekę przez 30 minut. Po 30 minutach włączam górną grzałkę, dalej utrzymuję temperaturę 130 stopni i piekę przez kolejną godzinę. W trakcie pieczenia sernik trochę wyrośnie, ale potem jak będzie stygł, opadnie, także nie przejmujcie się, nie bójcie się, że gdzieś Wam wyjdzie z tej blachy. On nie urośnie zbyt mocno, dlatego że białka nie były ubite na sztywno. Minęło półtorej godziny w sumie pieczenia się sernika. Ja teraz wyłączam całkowicie piekarnik, bo sernik bez otwierania piekarnika musi sobie teraz powoli ostygnąć. Jak widzieliście, on rósł, ale podczas tego stygnięcia opadnie. I to opadnie bez pękania. Ja dzisiaj Wam już mówię smacznego. Widzieliście, jak wygląda przygotowanie takiego sernika. Ja uważam, że jest to jedno z łatwiejszych ciast, jeśli zna się zasady, jeśli ma się dobry przepis, a to jest naprawdę dobry przepis. Jak sernik wystygnie, oczywiście pokroję go, pokażę Wam, jak wygląda i oczywiście jak wygląda po ostygnięciu. A dziś życzę Wam smacznego, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Sernik, jak widzicie, wygląda pięknie, nie popękał, jest równy i teraz tylko należy obkroić go dookoła, żeby zdjąć brzeg blachy i ponieważ ja piekłam go na kruchym spodzie, będzie mi łatwo go przełożyć teraz na jakiś ozdobny talerz. No i po przełożeniu, zobaczcie, można pokroić. Jak wygląda? Ja uważam, że wygląda idealnie, wygląda tak ładnie, że nawet nie trzeba go ozdabiać cukrem pudrem. Oczywiście możecie go posypać cukrem pudrem, ozdobić czekoladą, natomiast sam w sobie też wygląda pięknie. Ciasto jest delikatne, aksamitne, rozpływające się w ustach, po prostu pyszne. Ale jak pyszne, to już musicie sami sprawdzić. Przepis macie, ja życzę Wam smacznego i do zobaczenia.